Ale pada. Mordo. No? Kurde. Wiesz co, gumę złapałem, musiałem opinąć taśmą. Ale tak na szybko, nie? Bo tam jest leczko, które uszczelnia, nie? Tylko trzeba mu pomóc. Zdarza się. No gumę złapałem, no co? Jedziemy, dobra. Słuchaj, ci zrobić. Siemanko moi kochani, dzisiaj pokażę wam jeden z filmów, na którym przygotowujemy się do Race Across America. Jedziemy prosto z Zielonej Góry aż do Szklarskiej Poręby. Mamy do dyspozycji kampera i wóz techniczny. Pozostało nam tylko przyklejenie specjalnych naklejek na samochody, które będą pokazywać, że trwa trening kolarski. Wóz techniczny podąża za kolarzami, a kamper zdecydowanie ich wyprzedza i czeka już gdzieś na miejscu na stacji. I wtedy właśnie zamienialiśmy się miejscami, żeby każdy mógł zobaczyć, jak to jest. Pogoda zbytnio nam nie dopisywała, bo cały czas padało. Ale to nie przeszkodziło naszym kolarzom w dojeździe na miejsce. Podczas drogi musieliśmy uzupełniać ich nawodnienie oraz podawaliśmy im batony. Cały czas jechały za nami auta. No. I wtedy jeden za drugim jedźcie, bo tak jak obok siebie to jest problem, nie? Ja mam tam w tym znaku pomarańczową kamerę. Mój plecak jest u nich, to dopiero na zmianie weźmiesz. 5 km. Ale się rozpadało, nie? No, słuchajcie. Ja mam opony bezdętkowe i złapałem gumę. Mleczko zaczęło wyciekać, nie mogłem uszczelnić, powiem wam. Taśma izolacyjna jest najlepsza, co może być. W miejscu przecięcia, gdzie wylatuje mleczko i nie może uszczelnić opony, owijacie taśmą izolacyjną, która pomaga uszczelnić oponę. Mleczko wylatuje pod taśmę uszczelnia, po dosłownie 10 km taśma izolacyjna się przeciera, odpada. A macie uszczelnione koło, nie musicie trzymać palcem, czy w piachu grzebać. Naprawdę taśma izolacyjna robi robotę. Jak ci to się podoba? Fajnie. Słuchajcie, jak przemokną wam buty, to na stacji najlepiej potem zrobić tak. Ściągacie mokrego buta, mokrą skarpetkę, ubieracie suchą skarpetkę na stopę, wkładacie ją do reklamówki i do buta. I mokry but, reklamówka nie puści wody na suchą skarpetkę, która jest w reklamówce, i jedziecie dalej na sucho. Sponsorem tego odcinka jest maść na grzyby. To jest jedyneczka, później dwójeczka do siebie i pójść trójeczka lekko do wyśrodkowuje. Piątka? I piątkę na sam dół, nie? A też no to na sam dół i do siebie. Dalej się jedziesz, a co tak się stało? Kamienie pospadały, ty. O kurde. Olo akcja. Wow. I kamulet pospadały. Skurwa, to wiózł, to spadł jak? Kurde. Czy on się w to wjechał? Nie, a pospadało. Nieźle. Niezabezpieczone. No. Dobrze, że żadne auto nie ten. Ale to jest takie nieoznaczone. Tu auta stoją na czarno, nie? No. Policja takie... Ta policja tu jechała. No. Ale jakiś frytony powinien. Ale powinien od razu coś... Kamizelki coś, a to... Wiesz, więcej. Wracając do mojej opowieści. Im dalej jechaliśmy, tym gorsze drogi były. Nadszedł czas, żeby kupić coś w sklepie. Od tego momentu zaczęła się dla mnie jazda. Zatrułem się jakimś jedzeniem, które kupiłem w tym sklepie i była po prostu masakra. Dodając do tego liczne zakręty w górach i dziury. To mieszanka wybuchowa. Ale pomijając już ten fakt, trzeba było jechać dalej. Z tego miejsca kierowaliśmy się na stację, czyli ostatni postój w naszej wyprawie. Następny był to już hotel. Przyjechaliście i przywieźliście deszcz. No, takie piękne słońce było. Ja mam dużo przemyśleń, bo to jest najważniejsze. Musicie to przeżyć. Kamperem jedziesz czy osobówką teraz? Kamperem, kamperem. Super, czysty, podpompowany, elegancko. To nie trąbi? Zaraz, no. Jesteś. Poczekaj na samochód, chwilę. Poczekaj. Może nie taki zaraz? Nikt się nie nauczyli. Dobra, jedziemy. Ale ma klakson.
Przez całą podróż próbowałem trafić w okienko pogodowe i chciałem wystartować dronem, żeby porobić dla was jakieś fajne ujęcia, bo wiem, że w tamtym miejscu, ogólnie w tamtych rejonach, mogłyby wyjść naprawdę niesamowite, ale kurczę, nie udało się. Niestety. Następnym razem. Jest przeżycie, nie? Ale tak, o jest, nasz Adrian, jak się czujesz? No lepiej trochę. Ale zobaczcie, to jest turbulencja. Słuchajcie, to jest 8 godzin, a będzie 12 dni. No słuchajcie, no fajnie się jechało, słuchajcie, średnia nam wyszła 29 na godzinę, cały czas padało, z 20 km po lesie, aż samochód się zakopał. Centralnie po lesie MTB. Nie no fajnie, fajnie, przetestowaliśmy parę rzeczy, no idziemy dalej, nie? No teraz odpoczynek, rozmowa z Remkiem. No, także jesteśmy już tutaj w 5 osób i jeszcze chwila i... Robert, jak tam Krzysiu się sprawował, Robert? No trochę sobie pofolgował, bo nie miał tego wszystkiego sprzętu, nic sam nie powiedział, bo mówi, że na 200 km nie spodziewał, że coś mu się wydarzy, nie? A trochę wjechali w piasek, oleju nie miał. Ale faktycznie... Tak jak zapowiadali. Co? Mówię, faktycznie. Tak jak zapowiadali. No. Deszcz ze śniegiem. I zimno. No. A to nie jest ten wodospad Kamieńczyka? Coś takiego? Nie. A, bo też jest obok. Drugiego dnia pogoda była jeszcze gorsza. Zaczął padać śnieg, później śnieg z deszczem, a później pojawiła się delikatna mrzawka i ogromna mgła. Im bliżej Zielonej Góry byliśmy, tym coraz lepsza pogoda. Co do hotelu, wyglądowo wyróżnia się on na tle innych. Była tam bardzo miła obsługa i nocleg tam był bardzo przyjemny. Jeżeli film ci się spodobał, zostaw subskrypcję na tym kanale i łapkę w górę. Daje to naprawdę niesamowitą motywację do dalszego działania, a filmów będzie naprawdę sporo. I to jeszcze lepszych. Ile wam pokazuje stopni na dworze? Nikt nie pokazuje. No i pod wiatr jest jeszcze, kurde. Pokazywało, że jeden stopień ma być dzisiaj. Co? Jeden stopień niby ma być dzisiaj. No, jeden stopień, no. Mówię, że coś nie tak. Dobra,